naszą dyskusję. Więc ja nie jestem ani dziennikarzem, ani politykiem, ani socjologiem. Jestem osobą zupełnie poza mediami, ale uważam się za obserwatora. Jestem obserwatorem właśnie tych dwóch krajów, więc mam możliwość porównania bliższego sytuacji obydwu krajów, Hiszpanii i Polski. Niestety muszę powiedzieć właśnie, że są pewne różnice, nawet w odniesieniu do tych naszych głównych, że tak powiem, tematów, jak jest chrześcijaństwo, patriotyzm i poprawność polityczna albo stop na poprawność polityczną. I niestety trzeba popatrzeć, wiem, że chcemy analizować teraźniejszy właśnie okres, natomiast chciałam spojrzeć przez pryzmat historyczny, bardzo krótko, który jest bardzo ważny, nie można rozumieć historii teraźniejszej Hiszpanii, nie patrząc troszeczkę do tyłu. Hiszpania była oczywiście pod okupacją Imperium Rzymskiego, potem Wizygotów i też w roku 711 była pod okupacją islamską przez 8 wieków. Musimy o tym pamiętać. Był to bardzo długi okres, który się zaczął od okresu, co się nazywał Konkista, co trwał tylko 15 lat. Cała peninsula iberyjska została pod okupacją arabską i islamem w czasie 15 lat. Natomiast trwało aż 5 wieków, żeby chrześcijanie znowu odzyskali Hiszpanię taką, jak jest teraz, zupełnie chrześcijańska. Więc nie możemy o tym zapomnieć, nawet na przykład słowo Madryt, jest to słowo z pochodzenia arabskie. Madryt został, już były wcześniejsze, była to, już Wizygodzi mieli tam, że tak powiem, zaczęli tam okupację tego miejsca, natomiast tak naprawdę zaczął się w IX wieku jako Majrit i to była właśnie baza wojskowa arabska, która właśnie była ekskluzywnie do tego, żeby po prostu, żeby ten proces, co się nazywał rekonkista, to znaczy rekonkista to jest powrót, żeby chrześcijanie odzyskali Hiszpanię, po prostu miało tylko cele wojskowe, że tak powiem. No i oczywiście musimy też wiedzieć, że islam nie był negatywny do końca w Hiszpanii. Hiszpania na pewno, cała Hiszpania jest jaka jest. Właśnie z podpływem islamu właśnie przywieźli, że tak powiem, do Polski bardzo duże, nieistniejące jeszcze w Europie kwestie związane z medycyną i z innymi, ze sztuką oczywiście, z techniką i tak dalej. Zgubiłam się troszeczkę, przepraszam. Albo nawet flamenco. Flamenco przecież nie możemy pomyśleć, że flamenco jest arabskie, no taka jest prawda. Jest pochodzenie arabskiego. Ale teraz wróćmy trochę do takiej bliższej historii hiszpańskiej. Zarówno Polska miała dyktaturę komunistyczną, prawda, lewicową, gdzie Kościół właśnie był związany z patriotyzmem, z chrześcijaństwem. I było to właśnie, dążył do wolności Polski, do demokracji. Natomiast musimy pamiętać, że w Hiszpanii była dyktatura prawicowa generała Franco i bardzo w podobnym okresie, no skończyła się ta dyktatura w roku 75, no ale był to bardzo podobny okres czasu. Oczywiście, że chrześcijanie byli gnębieni też w tej niedalekiej historii Hiszpanii, to znaczy Druga Republika właśnie przed rządami Franco. Były masowe mordy, tak jak w Katyniu, w miejscu koło Madrytu w Paracuellos, gdzie zginęło ponad 2,5 tysiąca ludności bez żadnego w ogóle juicio. Nie wiem jak to, no, nie byli osądzeni w ogóle, absolutnie. I jacy to byli ludzie? To byli ludzie z prawicy i chrześcijanie. I to byli ludzie oczywiście tak samo jak w Katyniu, zarówno wykładowcy akademicy, jak adwokaci, jak sportowcy, jak absolutnie cała elita, że tak powiem, prawicowa i chrześcijańska i oczywiście też księża. Są nawet autorzy, którzy znajdują, no nie mówmy w ilości ofiar, ale podobności, jeżeli chodzi właśnie, nawiązując do mordu katyńskiego i tego, co się stało w Paracuellos.
Ale niestety w Hiszpanii teraz, ponieważ dyktatura Franco, to jest zupełnie na odwrót jak w Polsce, że tak powiem, Kościół był w opozycji, chrześcijaństwo było symbolem, że tak powiem, demokracji, wolności. Natomiast no, dyktatura, trudno, żeby po wojnie cywilnej nie było dyktatury. Franco musiał jakoś, wygrał wojnę, musiał trzymać ten naród jakoś, więc po wojnie cywilnej nie jest możliwe, żeby nastąpiła, że tak powiem, demokracja automatycznie. No ale on popierał Kościół i Kościół popierał Franco, no taka jest prawda, więc rana, że tak powiem, niektórych ludzi, jeżeli chodzi właśnie bardziej związanych z lewicą, no to umówmy się, no przeszli w pewnym sensie, przeszli też dyktaturę. Więc to jest tak jakby taka najbliższa referencja, najbliższa historia właśnie tych dwóch ziemi i dlatego nie możemy patrzeć na chrześcijaństwo zupełnie w identyczny sposób w Polsce i w Hiszpanii. Z drugiej strony słowo i w ogóle pojęcie patriotyzm jest bardzo kontrowersyjne w Hiszpanii, więc się rozumie zupełnie w inny sposób jak w Polsce. Patriotyzm się rozumie w bardzo różne sposoby, na przykład osoba może być patriotą, patriota hiszpański to jest osoba, co się czuje z nacji, rozmawiałam wczoraj ze Esperanzą. Nie wiem, czy jest takie pojęcie po polsku, bo w Hiszpanii jest pojęcie nación i nacionalidad. Nación to jest nacja cała, a natomiast w Hiszpanii jest 5 nacionalidades, to znaczy mniejszych takich nacji, które mają własne języki, własną kulturę i są zupełnie odrębne. Skąd to się bierze? Bo w ogóle w tym czasie rekonkisty, to znaczy jak chrześcijanie odbijali, że tak powiem, Hiszpanię od Arabów, zaczęły się małe królestwa i ten podział w ogóle na te różne nacje to nie jest nic nowego, to już jest od wielu, wielu, wielu wieków. To kiedyś były po prostu królestwa, Portugalia odłączyła się jako zupełnie odrębny kraj, natomiast w Hiszpanii jest 5 różnych tych nacji i one właśnie ciekawe to jest, że głównie się znajdują na północy Hiszpanii i też w Walencji, trochę z boku. Ale właśnie to jest tam, gdzie ta arabska influencja była mniejsza, gdzie trudniej im było dotrzeć i mieli większe problemy i też skąd się zaczęła ta rekonkista. To jest taka moja obserwacja, nie wiem czy reszta grupy hiszpańskiej będzie się z tym zgadzać, ale to jest właśnie Galicja, Kraina Basków i Katalunia są na północy Hiszpanii. Więc jeszcze wracając do tego pojęcia patrioty. Patriota to może być osoba w Hiszpanii, co na przykład w ogóle uważa się, że jestem patriotą hiszpańskim, Hiszpanem, ale te nacje to tak trochę jest to coś drugorzędnego, prawda? Może być taka sytuacja. Albo też może być patriota i to osoba z Madrytu nie ma tego problemu, ale osoba z Katalunii na przykład to ma trochę ten problem, bo ona się czuje Katalończykiem, ale Hiszpanem. I teraz mogą się dziać dwa scenariusze, że ta osoba z Katalunii się czuje tylko z Katalunii, się czuje Katalończykiem przede wszystkim, jest wielkim patriotem, ale z Katalunii. Jest bardzo związany z tą ziemią i może uważać tą Hiszpanię jako nację, jako coś większego, co akceptuje i uważa, że to jest coś większego, ale może też czuć się zupełnie odrzucać Hiszpanię. Czuje się zupełnie Katalończykiem, jest bardziej na przykład związany z językiem, to już troszeczkę chcę to, pokazuję to tak obrazowo, bardziej woli rozmawiać po angielsku niż po hiszpańsku. Też się tak może zdarzyć. I ta osoba jest wielkim patriotą. Więc z tymi terminami musimy trochę uważać, jeżeli chodzi o Hiszpanię, o patriotyzm, dlatego że patriotyzm jest kontrowersyjny w Hiszpanii. Nawet hymn hiszpański nie ma słów w ogóle. Jest to muzyka i tak naprawdę te Hiszpanie najbardziej się łączą patriotycznie, jak na przykład wygrywają jakiś tam wielki jakiś mecz hiszpański w futbolu, ale potem mają tendencję, żeby właśnie się często separować. Też jest takie pojęcie w Hiszpanii, osoba facza, to jest takie dyskryminujące, despektywne pojęcie do w pewnym sensie faszysty, który się czuje wielkim patriotą, który czuje Hiszpanię, że on jest właśnie patriotą z całej Hiszpanii, nie z Katalunii czy z Krainy Wasków i jest właśnie chrześcijaninem. Więc to jest też zupełnie inaczej niż w Polsce, dlatego że ta osoba jest uważana za mało tolerancyjną i właśnie rozmawialiśmy wczoraj, nie jest możliwe, żeby osoba facza była na przykład ateistą, nie jest to możliwe. To jest właśnie pojęcie dla osoby prawicowej i to nie jest jakaś ultraderecza, ultraprawica, że tak powiem, polska, to nie ma nic wspólnego, to jest zupełnie co innego.
Więc musimy w ogóle uważać z tą terminologią. Ja myślę, że tak naprawdę, to jest moja osobista opinia, co najbardziej nas łączy, to jest właśnie ta kwestia tej poprawności. Poprawności cenzury, poprawności słowa i poprawności politycznej, stop na tą poprawność polityczną. Największe problemy, co my mamy, to właśnie jest, z jednej strony jest ta populizmy. Musimy wiedzieć właśnie, że partia Podemos, co jest lewicą, największą lewicą, jaka jest, i już rząd, burmistrz Madrytu i Barcelony są w rękach Podemos aktualnie w Hiszpanii. Więc to jest tak jakby największy nasz problem. Nie tyle imigracja, bo imigracja właśnie istnieje, imigracja jest bardzo duża, szczególnie z tych krajów Ameryki Łacińskiej, oni się dosyć dobrze integrują, to jest tak zwana imigracja silenciosa, to znaczy, że jest cicha, bo oni się asymilują dobrze, oczywiście są ludzie, co nie asymilują się dobrze z pewnych powodów, ale też ta islamska jest zupełnie co innego, gdy islamista przyjeżdża albo osoba Arab do Polski niż do Hiszpanii. Oni byli tam 8 wieków, nie możemy o tym zapomnieć. Jest bardzo dużo relacji w ogóle w kulturze hiszpańskiej z islamem i w ogóle w Hiszpanii się tego nie pokazuje, ale jest bardzo dużo w tym momencie już ludzi właśnie z dołu, że tak powiem. Bardzo dziękuję. Trochę mi ciężko po polsku mówić, jak mówię, wolę po hiszpańsku mówić publicznie, tak. Brakuje mi słów, no nic. Dziękuję.